Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się znowu w grze Non Shall Intrude Descent. Czyli inaczej mówiąc, zemku gry Non Shall Intrude. I tak, ostatni epizod był dosyć sporym sukcesem, bo jak widzicie, udało nam się podbić 3 tereny i jesteśmy prawie w pełni żywi. Więc dziś kontynuujemy to. Jakby co najłatwiej nazwać krucjaty, podbój i tak dalej. Zaczynając od wzięcia 2000 max HP. No, jako że teraz dostajemy inwazję na nas znowu, więc... No niestety, trzeba było się przygotować jak najlepiej. Bo znowu powrócił. Ja. I od czego by tu zacząć najlepiej? Od czegoś takiego? I chociaż to może wydawać się głupie, przygotujmy już trochę lawy. Zawczasu. I okej. Jest dobrze. Bo proszę. Możemy spalić kilku. Albo jego zacząć już przypalać. Obie opcje są równie wspaniałe. Ale może zanim zaczniemy się bać w takie rzeczy, zróbmy coś takiego. Pytanie tylko, jak nałożyć najwięcej ognia na tych, których będę chciał bić. Dobra, zróbmy tak. No, od razu lepiej. I tak, mamy obronę, więc to na szczęście nam nic nie zrobi. Gorzej, że on już podchodzi do nas. No. Dystans bardzo bliski. Co? Trzeba trochę pomyśleć i tak. Tego jeszcze nie będę używał, bo nie możemy nawet. Uwaga! Trafiliśmy w bohatera. Dobrze. Jest na tej skalce. To niestety nam zniszczy pancerz, ale... No trzeba. Trzeba działać jak najszybciej, żeby pokonać tego bohatera. No, więc tak. Tanie, co teraz? Tornada nadal nie mamy. Możemy zaczynać tworzyć tornada powoli. Firebeam niestety w nic nie trafił. Tu... Piękne miejsce, żeby pozbyć się dwóch, więc się pozbywamy. No i niestety. Bohater już tu jest, będzie nas bił. Jak nas właśnie mamy teraz... opcji inhale, exhale. Mamy tylko inhale. Widzicie. Czy jest sens tego używać już teraz? Jeśli i tak jesteśmy ranni, więc... Tak. Zarzućmy sobie 1000 leczenia. I teraz tak się wzmocnił niestety dziad. 100 leczenia za każdą lawę. No powiedziałbym, że trochę za mało mamy lawy jeszcze, żeby to robić. Więc... no skip. Bardzo prosty. Teraz tak. Fireball bije tyle, to bije tyle. Okej, czyli tak. No może być ciężko, nie ukrywam. Ale czego bym się nie spodziewał po kimś takim jak ten zabójca smoków. Bohater królestwa. A nie, teraz kosztuje 2, to jeszcze za wcześnie. Co się stanie, jak to zrobię? A! Rzucenie wiatru i tornado po prostu odpycha. Ciekawe. A co da to? Okej, rzucenie skały na to daje jeszcze więcej pancerza. Warto wiedzieć. Firebeam? Znaczy przecież nie trafił, jakby inaczej. Tak. Zaraz zacznę też ci mniejsi podchodzić. No mimo wszystko chcę się skupić na bohaterze, bo to on jest tutaj tym najgroźniejszym dziadem. Ci mniejsi, no... Jak podejdą, to podejdą.
jak użyję, to dostaję obrażenia? To nie, to niech to sobie leży, będzie mi blokować może rękę i tak dalej, ale niech zależy, ja bez tego przeżyję. Dobra. Do tyłu. Jak teraz to podpalić? To zniszczy mi tornado, ale już zróbmy tak. Bo pozbyłem się wszystkich. Oj, tak, 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 to było dobre zagranie. Niestety nie mam żadnego pancerza. A szkoda, byśmy uniknęli tego wszystkiego. Ale zarzucimy smocze uzdrowienie. Czemu by nie? I zaczęła się faza druga. Szczerze? I świetnie, że jest teraz faza druga. I niedobrze. Świetnie. Bo będziemy bić trochę więcej. No i to będzie dawać nam pancerz. Nie najlepiej. Bo to oznacza, że straciliśmy już sporo życia. No ale ten dziad też stracił go nie najmniej. Gorzej tylko, że wezwał jakichś tam elitarnych wojowników. Jestem w sensie ich pozbyć się? Nie. Ale mogę sobie bardzo dużo pancerza nagromadzić, jeśli o tak bym to zrobił. Nie jest to może najmądrzejsze, ale tak i tak zrobię. I ten Fireball, powiedzmy, że zarzucę znowu w twarz temu dziadowi. No i pięknie, cała kraina zaczyna zmieniać się w lawę. Tak jak chciałem, więc moja karta leczenia lawowego, która jest, nie wiem, czy jednorazowa, czy kilkurazowa. Nieistotne. A tak czy inaczej będzie właśnie tańsza w użyciu. I tak, Fireball. Teraz Firebrath. Tak, wiem, że tak się nie mówi, ale spokojnie, to jest celowy. Powiedzmy, że tak, chyba. Dobra, jest combo. Uwaga, nie trafiłem. Oczywiście. Bo czemuż miałbym trafić? Okej, tego wzmocnił dziada. Teraz tak, flare. Powiedzmy, że tutaj? Tak, Fireball tu. Pewnie Fireball. Tańczy komuś pod stopki, czy... Dobra, dajmy pod stopki. Jakiemuś dziadowi. Po czym by nie? Ma nie jest za dobrze. I wygląda to najlepiej. Avalanche. Jaką coś jest tu? Okej, jest ta bomba i mamy skałę, więc trochę będziemy odzyskiwać. To już jest moment, w którym chcę rzucić to. Może jeszcze nie. Ale tak, na pewno pozbędziemy się tego jednego footmana, bo czemu nie? Nie no, już trochę sporo tej lawy. Zaryzykuję. Zaryzykuję jeszcze przetrzymanie tego. Dobra. Teraz mamy farta, bo trafiło się to coś, co nie zada nam nic. Okej, jeszcze footmana jakiegoś trafiliśmy. Pięknie. I teraz tak, jak następnym razem już trafi leczenie lawowe, używamy. Zaczyna się być naprawdę niebezpiecznie. Faza trzecia. Okej. To jest piękne. Flare można zarzucić idealnie tutaj. Żeby było jeszcze więcej lawy i niestety nic więcej nie zrobimy. Kilku zginie, ten się spancerzuje, dużo obrażeń dostaniemy, ale jest to, co chciałem. Tylko teraz ciężko użyć idealnie. Zróbmy po prostu tak. Czy to coś zrobi? Nie, bo nie ma żadnego tornada, oczywiście. No nie jest dobrze. Mimo tego, że nie chciałem, chyba musimy to już zagrywać powoli.
Po prostu, no, nie ma innej nadziei dla nas. Chyba przegramy. Jest! Dobra, w końcu. W końcu. A nieco się trafiło, kiedy było potrzebne. Więc tak. Pozbywamy się tego. Robimy to. I obawiam się, że nieważne co zrobię, to będę bardzo bliski śmierci. Nie, przegraliśmy chyba. Tak, chyba przegraliśmy. No cóż, blisko było, ale... No jednak nie byłem najlepiej przygotowany na to wszystko. Minimalnie. No niestety minimalnie, ale... Nowy tytuł, boss i jakieś trzy tutaj talent pointsy. Nowe karty. Wait, tam tego nie mieliśmy już? Nowe relikty. Ciekawe są rzeczy. Wow, nawet dużo tego. Piękne rzeczy, ale okej. Czy nocy, czy coś się zmieniło? Nie. W settingsach też nic nie ma, no to... Jak kliknę nowa gra, to co? Znowu będzie ten samouczek? Nie! Mamy coś nowego. Okej, czyli to dopiero odblokuje nam Rage'a. Okej. Co tu mamy? Jeszcze kolejne. Enflame. Czym było Enflame? Nie wiem, ale to weźmy. Tak. To nie jest najlepsza rzecz, szczerze się mam powiedzieć, że Fireball nic nie biją. Wzmocnijmy sobie Fire Breath. Czemu nie? I teraz mechaniki bossa, jakie mamy. Więcej damage z Fireballów, tak. Nie. 5 lawy na różnych miejscach, tak. I gram meteora na początku każdej tury. Piękne. Okej, czyli przegraliśmy w sumie. Trochę szkoda. Ale... to jest bardzo ważne, ale... No teraz jesteśmy dużo mocniejsi. Czyli niestety, tak jak czasami to powtarzam, że tylko bardzo nie lubię. No, mechaniki... tego. Meta progresu? Tak, to jest to. Meta progres, meta progresja, jak zwał, tak zwał. Naprawdę, to nie tak, że to jest złe. Ale ja po prostu nie jestem fanem. No ale najważniejsze, mamy Rage'a w końcu. Teor wrócił w miejsce i teraz muszę coś sprawdzić. Tak, dobrze, dobrze. Pisał, że jak gdzieś kiedyś, że jak rzucę Fireballa w lawy, to dostajemy Rage'a. Nie jest to może najopłacalniejsze, no ale jest prawdziwe. Okej, okay, apply fire po prostu w linii. Czyli to jest Enflame. Ciekawe. Czyli mogę łatwo podpalać pola. Zdecydowanie potężne. Tak czy inaczej wygramy to raczej bez straty życia. Przeciwko rycerzom takim nie jest ciężko. Szkoda tylko, że te meteoryty nie są najcelniejsze. Dobra, tak. Teraz tak. Tutaj firebale? Tak, dwa firebale będą lepsze, bo na to pokonamy i tamtego dziada i jeszcze zranimy tutaj. A w następnej turze, nieważne co się stanie, rzucamy potęgę Rage'a. Dobra. Rage. Piękne. Trochę jest lag drzewo, ale tak piękne. Dobra. To teraz zrobimy tak. I jeszcze więcej pól podpalimy, bo czemu by nie?
I Fireball w twarz. I to też w sumie, czemu nie. O, dostałem jakiś achievement za później 5 różnych kart w jednej turze. Okej. Wygraliśmy. W takim wypadku, skoro wygraliśmy już, i to dosłownie, nie muszę się niczym przejmować, to zróbmy po prostu coś, co też jest chyba brane pod uwagę gdzieś. Przynajmniej tak mi się wydaje się. Konkretnie mówiąc, jest, z tego co się orientuję, achievement wymagający ode mnie, bym miał bardzo dużo lawy na polu, kiedy kończę walkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, jedenaście. Jeszcze raz muszę powiedzieć, żeby się zgubiłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwanaście. Chyba nawet go zaliczymy, jeśli rzucę Fireballa w pole takie, o tutaj, o, na przykład. Uwaga! Okej, on jednak przeżył. Zapomniałem, że wtedy mieliśmy trochę wzmocnioną lawę. Albo już to zliczyłem? Ja nie mam pojęcia. Co tu mamy? Whirlwind, Dragon's Grid. Dodaję złoto. Gale Tempest. Definitywnie kosztuje, co prawda, jeden punkt. Ale będzie bardzo przydatny. Co tu mamy? 100 ataków za bohaterów bez asysty. Zresztą nie wiem, czy te tej jakby walki i tak dalej nie będą predefiniowane. Jeśli będą, trochę szkoda. Jeśli nie, to okej. Kurczę, czy minimalnie przeżyję? Mogłbym się na niej bardziej skupić. No cóż, trudno się mówi. A nie, lawa ją spaliła. Super. Na pewno to jest też właśnie ważne, jeśli chodzi o całą tą tutaj walkę. Nie ma, że nie. Trzeba skupiać się na tym, by nadzorować swoich wrogów. Nie można pozwolić na to, żeby na przykład łucznicy pozostali właśnie niezaatakowani w momencie, kiedy... No, jest ich sporo. A nawet taki jest pojedynczy. Po prostu pilnujcie łuczników, to takie coś, co sam sobie w sumie zauważyłem, że warto, żebym praktykował. O, i patrzcie teraz, piękne zagranie. Milion punktów akcji. Już widzę, że będę robił mechaniki wiatra też trochę. Ale mówię też trochę, bo nadal moim numerem jeden jest, no, powiedzmy w momencie się ogień i ciężko, żeby coś mi go przebiło. Po prostu, no, ogień jest tak naprawdę czymś, co decyduje o naszej potędze tak bezpośrednio. To, o czym bijemy najwięcej obrażeń. Nie ukrywam, że zagrać pod wiatr na przykład byłoby też może ciekawie. Albo pod... w sumie pod cokolwiek innego. No, tylko jedno, co to prawda jest taka, że po prostu... na razie gra bardziej oferuje fajniejsze właśnie rzeczy ognia niż... Tak, czyli tak, 100 obrażeń i co tu mamy... Okej, ona jest wredna, pamiętam. Ale nie jest dystansowa. Ma tylko kartę ataku za to, no więc tak. Trafiliśmy tortem. Dobrze, dobrze. A i teraz tak. Zróbmy tak. Teraz tak. I okej. I zróbmy Fireball w nią. Dostajemy dwie karty trucizny, wredna rzecz, ale może uda się jakoś jeszcze to zrobić. A, dobra. Nie dostaliśmy trucizny do ręki, więc świetnie. A Whirlwinda możemy użyć tutaj. Gale Tempesta tak. I proszę, skombiłem tak pięknie. Teraz tak. Nie bijemy tym? 500. Dobra, tamtego nie ubijemy, co zrobię jeszcze? Tak, niech się cieszy. Niech się cieszy. Że na nią zwracam uwagę. Dobra, niestety musimy tego użyć. Nie mogę sobie pozwolić na tracenie życia. W szczególności, kiedy to nie jest wymagane, potrzebne i tym podobne. W
Kurczę, mogłem rzucić, ale nie, nie mamy jak. Dostaniemy obrażenia i tak. 2000. Ale 2000 to 2000 to jest tyle co i nic. A, jeszcze dobiegło do nas, niestety. To już trochę gorzej. I teraz 2800. Czy jesteśmy w stanie tyle zadać? Obawiam się, że nie. Więc zobaczmy. 1500. Damy ranę. Kurczę, minimalnie jednak nie. Minimalnie nie. Straciliśmy w takim wypadku trochę więcej życia, nawet zdecydowanie więcej, ale... Czy jest coś, co mogę w sumie tutaj zrobić, żeby jeszcze lepszą sytuację mieć? Nie. Po prostu skończmy turę. I teraz straciliśmy 10%. Czy jest to dużo? Potencjalnie tak. To się może przydać. Żeby łatwiej pancerze generować, a tutaj... O! To jest świetne. Będę w stanie zrobić fajny trik, jak będę miał bardzo dużo pancerza. Co dostaliśmy jeszcze? O! To jest świetna rzecz. Teraz tak, podbiliśmy ten teren. Tu mamy kogoś z wielką armią, ale dwie karty i akcesorium. Tu mamy dwie karty i dużo złota. Pójdźmy tutaj, tu jest znowu ten akcesorium. Tak, a w tej walce, nie ma przebaczy, dostaniemy obrażenia. Więc tutaj nawet nie chodzi bardziej o to, że trzeba zapobiec, trzeba się z tym pogodzić. Słownie. Po prostu musimy się pogodzić z tym, że będziemy ranni. No ale jako boss raidowy chyba powinniśmy być świadomi, że... No możemy otrzymywać obrażenia, że ciężko o to, żeby... Boss był w ogóle nieruszony. Więc tak. A co się stanie, jeśli to zrobię? O! Coś takiego. To był błąd w sumie, że to zrobiłem, ale... Anyway. A, i tak. Dobra. Róbmy tak. I ostatni ruch. To jest coś fajnego. To. No. Przy okazji tornado zrobimy sobie na później może. Okej. Jesteśmy w stanie się pozbyć... Nie, ale jesteśmy w stanie się pozbyć tej dwójki. Tylko, że mnie ona nie interesuje, więc... Zranim po prostu najbardziej, jak się da tą złą, niedobrą kobietę. O, ten się jeszcze sam usmażył, nawet nie zwróciłem uwagi na to. Dobra. No ale wiesz co, smok, mogłeś trochę celniej te meteory. Naprawdę, mogłeś trochę celniej te meteory wypuszczać. Avalancha sens używać... Nie, ale lepiej zrób to. Teraz mamy już gwarant, że ona zginie. Kurczę, znowu 100 się przeliczyłem. Okej, to już na pewno ich ubije. Tak, tak. No i nadal jestem w fazie pierwszej, co jest najważniejsze. Jak to serum, jakie mamy? Rubble plus fire, 50% szans na firebomba. Nie, to chciałem. Rubble plus fire. Rubble to było co? Teraz nie podejrzemy. Aleśmy to. Dodatkowe obrażenia nasze rage powery. Jeśli mamy do czynienia z... no ten... przeciwko bohaterowi. Z każdą lawę. A jak to pewnie wiecie, ja uwielbiam generować lawę, więc... tak. Nawet nie ma co się przejmować tym, że nie będzie to najskuteczniejsze czy coś, bo będziemy mieć bardzo dużo lawy. Teraz tak... Ha. Gdzie teraz szczelić? A, niech będzie tutaj. Nie, żeby bohatery bez tego... Czy w sumie armia bez bohaterów stanowiła szczególne problemy. Wait, bo może uda się fajnie coś zrobić tutaj. Tak. Czy to się uda, co planowałem, czy nie? Zobaczmy. Trochę się udało, ale wydawało mi się, że to będzie być lepiej. No niestety. A, dobra.
mnóstwo tego, więc weźmy tak. Ona już jest martwa. Ona jeszcze nie, ale zaraz będzie po sprawie. Reszta jest niegroźna, więc a niech będzie w tego, żeby stopki go parzyło. Body slama nie ma sensu używać na razie. Momentum, oj, tak, tak, tak. Chcę momentum, dajcie mi momentum. Pięknie. Jeszcze raz tak. I tak, bo czemu by nie? Whirlwind, bo czemu by nie? Cyk. Teraz tak. Cyk. Cyk. Jest najwięcej ognia. A tutaj. I proszę. Tak, wiem, że mam moc Rage'a, a w sumie użyjmy i tak Rage przecież resetuje. Ginie, ten jeszcze nie, ale zaraz zginie. No i z niewielką utratą życia zwycięstwo. A zwiększam sobie znowu atak o 100, więc świetnie. O nie, i ktoś chce zaatakować Bard. Okej. Mogę wywnioskować z tego w takim wypadku, że na razie w demku są predefiniowane tutaj rzeczy. Jeśli tak, to trochę szkoda, a trochę zrozumiałe. Tak się inaczej będziemy mogli nawet dalej się jeszcze trochę pobawić, bo czemu nie. Okej, najpierw wykończmy ją. A potem smaczmy Barda w stopy, bo nic lepszego do roboty i tak nie mamy. Czy nadal nie chce mi się wierzyć, czy to jest demko? To się gra naprawdę dobrze. To nie żartuję, naprawdę. Jeśli nie wierzycie, to sami spróbujcie, bo to jest naprawdę przyjemna gierka. Przyniżka, dobra. Tak to zrobimy, będzie lepiej. Tak, The Flame. A tutaj stworzymy mniej więcej lawy. W sumie czy jest tu ktoś groźny? Nie, więc plujmy nadal w Barda. Okej. Nie mam żadnej obrony, bo nie mam talii po prostu pod obronę jakoś szczególnie. Więc plujmy w Barda. To jest chyba motto tego odcinka, plujmy w Barda. To w sumie tego odcinka, tego starcia. Okej, mikstura Barda nic nie zrobiła. Świetnie. I teraz zaczyna się już taki okres, kiedy... No jest trochę groźniej. Ale tylko trochę. Dlaczego tylko trochę? Barmy Rage'a. I tak. Po problemie. Walka wygrana. To trzeba wyrzucić, bo wolnie ryzykować. Tak, tu Fireball. A ten rycerzyk jeszcze sobie pożyje jedną turę. Ale jak mówię, jedną turę. No teraz znowu robimy Fireball. No i rycerzyk martwy. Prosto zwięźle na temat. Wybaczcie za to krótkie cięcie, ale po prostu jedna sprawa szybko wyskoczyła, musiałem się nim zająć. Co jest ostatnią rzeczą w tym obszarze? Nie wiemy. W takim wypadku może to nie będzie mądrzejsze, ale weźmy sobie max HP i zaatakujmy znowu bohaterów bez... znaczy tam armię bez bohaterów. Bo atakowanie armii bez bohaterów to jest najlepsza rzecz, jaką możemy robić. Często nie są jakoś szczególnie groźni, ale dostajemy za nich bardzo fajną rzecz, plus 100 do ataku. A jeśli nagle moje fireballe zaczną, wiecie, być jeszcze więcej i jeszcze więcej i jeszcze. To nie, jak długo to potrwa, zanim będziemy już mieć po
prostu tak potężne firewale, że będziemy mogli eliminować prawie że każdego oponenta. Dobra, a teraz tak. Zróbmy tak. Na przyszłość tak. I jeszcze, co by tam mi szkodziło, przygotujmy się w ten sposób. Tak, stracimy trochę życia, bo łuczniczka, ale jesteśmy już naszykowani na lepsze rzeczy. Teraz przyszły dwie kolejne łuczniczki, więc ciężko. O, udało się. Napluć na obie. Stoję na lewie, tak, stoję na lewie, więc wyeliminujmy wszystkie łuczniczki. I teraz tak, czy jest coś fajnego, co mogę tutaj zrobić? Wow, dzisiaj coś jakoś naprawdę domownica będzie jakoś taką wielką chęć mi przeszkadzać. Na szczęście, no nie muszę przerywać tego tak całkowicie, więc tak jest znośnie. I dobra. Zacznijmy wykańczać już tych wszystkich niedobitków. Przy okazji też zbierając swoje złota, bo bądźmy szczerzy, dodatkowy fundusz zawsze się przyda. Na ich nieszczęście są oni dosyć, no nie najpotężniejsi. Teraz zróbmy tak. No i powinni się sami zaraz dobić. Zróbmy jeszcze rage'a, bo czemu nie. No i jest idealnie. Dziękuję bardzo, całe złoto zebrane. Oni pokonani, a tak jeszcze bardziej wzrasta. I okej, mam ostatniego. Jest to maga. Ja na pewno chcę maga. O, zaatakuj mi tak armię. To jest zbyt dobre, żeby zbierać darmowe ataki. Żebym tego nie robił. Są jakieś nowe pola mroźne. Dobra, warto wiedzieć. To pole po prostu ciężej jest odpalić, bo najpierw czego bym nie użył zmienia się w kałużę, a potem dopiero ewentualnie może się zmienić w ten. Użyję ponownie ognia w zwykłe pole. Okej. I teraz tak, wyeliminujmy dwie łuczniczki. Jedna niestety z nas strzeli. A coś za coś. Lepiej, żeby jedna strzeliła, niż gdyby dwie miały strzelać. Bez żartów, że kolejne. Aż okej. Nie wyeliminujemy jedną kartą, więc nie ma takiej tragedii. Dużo iść nadal jest ich sporo. Dobra, tamto stanie zaraz tak w lewe, to zajmijmy się tam najpierw. A nie, one się wszędzie ma dwa pola. No to o tym tak trochę, żebym zapomniał. Dobra, wykończmy tą, którą mam gwarantowane, że uda się wykończyć. Potem tak. Jest jakieś łatwe ustawienie, które da więcej pancerza? Nie. Więc zróbmy po prostu tak. Tak. Mamy trochę pancerza przynajmniej. I teraz łuczniczka wyeliminowana, inni też trochę podsmażeni. Więc podsmażmy jeszcze bardziej, by czemu nie. I czy ktokolwiek tutaj do mnie dotrze? Nie. Więc eliminujmy byle kogo. Kurczę, mogą kliknąć rage'a. Nie dostał tych 600. Dobra. Miejmy już go teraz.
Nie wiem, co tam jest dalej. Zobaczmy na jedną następną walkę. W następnej walce mam 500 bonusowego ataku. Dobra. Skoro dostałem taką fajną rzecz, to... pozbądźmy się maga? Jak mi się wydaje? Ja. Zacznijmy od maga. Po prostu z tego, co się pamiętam, magowie są dosyć irytujący. I teraz tak, uczniczkę łatwo będzie tutaj pokonać. Wszystko pięknie, fajnie. Gorzej tylko z tym. Może jak mówię, walczymy z magiem. Okej, kolejna przeszkoda. Ten dzień naprawdę jakiś taki magicznie przeszkadzający jest z tym domowników. Ale teraz to nieistotne. Usmażmy po prostu tego maga, bo nie chcę, żeby narobił potem więcej problemów. Okej. Pięknie. Wskaźnik Rage'a prawie napełniony. Tak jak być powinno. Meteoryty nadal niecelne, jakby inaczej. Dobra, wyeliminujmy całą tutaj tą zgraję. Coś jeszcze mogę zrobić? Chyba z tą bombą już nic nie da, po prostu musi ktoś stanąć w jej zasięgu czy coś. Dobra. Już myślałem, że trafiłeś. Ale nie. Jakiś ślepy jesteś, Smok, naprawdę. Nie umieć tak trafić w żadnego wroga tymi swoimi randomowymi meteorytami. Anyway, chyba wygraliśmy. No, tak trochę wygląda, że tak. Więc bierzmy skarby, leczenia i kartę. Co to jest? W następnej turze dostajesz 3 punkty. Ty bierzesz kartę. Albo zdobądź ziemię i... Ja weźmy to, bo to jest jakieś takie bardziej lepszej jakości. To mamy, no, leczenie się przyda. A to... A, to jest to, co mieliśmy też opcję zdobyć. Tak czy inaczej jest fajnie. Udało się. Wow! Wow! Ja tak naprawdę przestanę z takimi memami jak wow, wow. Kurczę, dużo się stało. W tym... krótkim momencie, którego, nie wiem, może byście nawet nie zauważyli, gdybym nie powiedział, że to się stało. Ale te, ogólnie mówiąc, myślałem, że jeszcze spokojnie mogę posiedzieć, porobić ile chcę z tego odcinka. Pierdu, a tutaj, no wyskoczyła niespodzianka dla mnie, dosyć spora. I okazuje się, że mamy trochę mniej czasu niż myślałem. Zamiłem, chciałem tam rzucić to, a nie tamto. Trudno się mówi. Tak czy inaczej. Pojawiają się teraz te duchy. Tak. Jak zapewne pamiętacie, te duchy mają pewne nieprzyjemne rzeczy później. Ale jak mówię, później, więc na razie coś tym będę przejmował. Zróbmy tak. Generujmy jak najwięcej tej lawy. I teraz... O. Chyba bym się pozbył duchów, szczerze. Bo co jak co, pozbycie się ich ułatwi sytuację na przyszłe rundy. A ona szczególnie groźna nie jest sama w sobie. O, proszę, już jest właśnie to, o czym mówiłem. I teraz tak, czy jest coś, co bym chciał w sumie zrobić z tym wszystkim? Jakoś pozbyć konkretnie tych duchów? Powiedziałbym, że nie. Nie czuję już potrzeby. Możemy ją uderzyć, chociaż... Zmniejszy obrażenia o kolejny 1000. Warto. Dobra. Nie, żeby to było groźne.
Jak widzicie, jesteśmy w sytuacji takiej, że no, nie ma z nami szans najmniejszych. Nieważne, co by się stało, po prostu nie ma szans, że ta... że ona nas porobi. Więc tak. Coś takiego, bo czemu by nie? Teraz tak. No cóż. Rage. I zaraz wygramy. Dosłownie wygramy, bo nie ma szans, żebyśmy nie wygrali. Druga faza się zaczęła, czy coś tak na czerwono było? Nie wiem. Nie, żeby to miało znaczenie, jak to ciągle powtarzam. Tak jest tylko unikanie nieuniknionego. Dobrze, że zostały tylko dwa kroki, zanim kurzy się ten, jak to się nazywa. Łowca smoków. Ten wielki bohater królestwa i tak dalej. Dobra, tak czy inaczej wygraliśmy. Ja też o tych duchów muszę się pozbyć, serio. Myślałem, że one nie grozi, no. Ale dobra, gro, jeśli chcesz, żebym się ich pozbywał, to poczekamy trochę dłużej. Dla mnie nie problem. Sobie jeszcze trochę popluć w te duchy. No i wybijemy ostatniego rage'em. Dobra. I co tu mamy? Tylko i wyłącznie złoto. No i odnowienie życia. No cóż. Za dwa ruchy mam do czynienia już z bohaterem królestwa. W takim wypadku, czy jesteśmy mogli w dwóch ruchach podbić może to miejsce? Więc zaryzykuję. O, dostała ranę. Idealnie. Niestety w tej rundzie jeszcze nie ubijemy. To jest trochę smutne, ale... Nie ma co też się tak wyjątkowo tym przejmować. Nawet jeśli nie ubiłem w tej rundzie i przez to strzymam trochę ran, to szybko powinniśmy sobie z nią poradzić i tak. A, w ostatnim ruchu nawet nie będę udawał, że nie mam pomysłu co zrobić, czy będę się zastanawiał co robić. Idziemy po prostu na handlarza. Prawdopodobnie, jeśli ostatnia opcja tutaj nie będzie najlepsza. Weźmy 2000 max HP, bo w ten sposób jeszcze cały teren mamy podbity. No i niestety teraz ten się znowu wkurza. I musimy znowu z nim walczyć. I tak, w moim odczuciu jesteśmy tym razem lepiej przygotowani. Jak wyjdzie, tak wyjdzie oczywiście. Finalnie. Ale nie sądzę, żeby było coś, co mogłoby mi... No change'nąć w moim mindę, że jesteśmy świetnie przygotowani. A ty się będzie wzywał tutaj wielkie oddziały. Tym razem mamy zdecydowanie większą moc. Jeśli będę eliminował zarówno jego, jak i jego tych wojaków, to mieliśmy bez problemu sobie dać radę. I okej, robię teraz ten atak, który wymaga od nas posiadania defensa. Na jego nieszczęście już defensa posiadałem, więc tak. I przy okazji pozbądźmy się jednego z tych tutaj. Jak się nauczyłem, nie możemy tylko na nim się skupiać. Trzeba tych wszystkich piechurów też eliminować. Dobra. Łuczniczka jest. Nie jest to najlepsza rzecz, ale... Niech będzie. Żal by było tego nie użyć. Czy jest jakieś fajne miejsce, w którym mogę ogień rozprzestrzenić? Nie szczególnie, więc zróbmy tak po prostu. Niech każdy krok jego też będzie ognisty. I tak, żeby mieć jeszcze więcej defensów. Całe szczęście lawy biją za 500, więc... Jak tutaj wszędzie rozrzucimy lawę, to będzie spokój przynajmniej. Czyli... pięknie, pięknie. O, czy mamy coś, co by pozwoliło Mihaela zrobić? Nie. Czyli nie wdechniemy sobie kołpium. Szkoda. Teraz tak, tutaj możemy wyeliminować
dosłownie dwóch, więc tak też zrobię. Nie możemy niestety tani tego zagrać, więc no, szkoda, ale i tak. Czy ktoś tutaj groźny nadchodzi? Nie, wszyscy zginą od lawy. W sensie jeden nie do końca, ale... No wiecie, o co chodzi, nie ma co się przejmować. W następnej rundzie jeszcze rage'niemy sobie. Będzie fajnie. Nawet nie muszę nic rzucać, żeby range'a zrobić, Ale tak rzucę. A dlaczegoż to? Odpowiedź jest bardzo prosta. Rage bije więcej bohaterom za każdą lawę, którą mamy. Może szczekło się uda zrobić? Nie, niestety. Niestety. To rage. 2800 jemu, nie wiem ile innym. Niestety się teraz zbuffuje. Ale w moim odczuciu, no tym razem bohater nie ma takich potężnych szans jak ostatnio przeciwko nam. I nawet ognia mogę używać o tak sobie, po prostu żeby więcej rage generować. Piękna sprawa. Okej. Okay. Inhale copium. Exhale copium. No i 40 rage'a w turę. No niestety. Nawet jeśbyś chciał, wielki Dragon Slayerze, nie masz szans. Nie masz szans po prostu tym razem. Nawet nie muszę się jakoś szczególnie przejmować, po prostu jestem mocniejszy od ciebie tym razem. Szkoda tylko, że pancerz mi zmieniłeś w meteorycie w bomby. Nie, żeby to była jakaś tragedia, ale no fajnie by było, gdyby został pancerz. Dobra, rzućmy tak. Rany nie trzeba, rage. I rebal. Tam wszyscy zginą. Mhm. Pięknie. Nie mam pancerza, więc niestety obrażenia mi zada. Przez co nie mam już meteorytu na start. Nie ukrywam, ten meteoryt i tak dużo nie robi. Ale tak, naplujmy twarz bohaterowi. No i fireball. I szczerze mówiąc, jak tak patrzę, to ze smutkiem stwierdzam, że no naprawdę już nie ma najmniejszych szans. Oczywiście pojawią się teraz następni, więc trochę płomieni przydałoby się przyszykować na wszelki wielki. Nawet ewentualnie splunąć w nich, ale nie wydaje mi się to aż takie potrzebne. Lepiej po prostu bić zabójcy smoków. Czekność, że jeszcze chyba max 2 rage'a bez niczego i już jest pokonany. A prawda jest jaka jest. Jeśli chodzi o rage'a, bardzo łatwo je zbierać. No a teraz niestety trochę gorsza tura. Nie zmienia jednak faktu, że możemy tak pięknie to zrobić. I zarzucić jeszcze tutaj takiego pięknego rage'a. I ta. Co będzie, nie będzie. Lat moment zginie. Okej. Okay. Okej, okay, tak niech będzie. Oczywiście, że w ciebie. Może w twoich piechurów. A. Niech będzie w ciebie. Koniec tury. Jeśli się poszczęści, to w następnej już eliminujemy zabójcę smoków. I no, poszczęściło się. Bo co zrobię, nieistotne. Zabójca smoków ginie. Wygląda na to, żebym docenił swojego oponenta. Okej. Okay. I uciekł. Po prostu uciekł. Ale został pokonany. Chociaż tak szybko to przebijało się samo, ale... Okej, okay, fajnie. Wygraliśmy. Mam nowe karty, jakąś super nowe, które zdaje 1000 obrażeń w takich obszarach i exhale, więc super. Zamiast taktyka, 3000 obrażeń.
O jeden mniej kosztuje za każdego whelpa, czyli każdego jakby, no, młodego smoka, każdego pisklaka, jak to zwał. Okej. Okay. Każda pyrokarta zmniejsza koszt tego o jeden. Jest to exhale, 800 na wielkim obszarze. I egzekucja. 400 obrażeń, ziemia, to jest bardzo ważne. Jeśli zginie, zdobywa 1 damage, czyli chyba pewnie 100 damage'a. Bo niektóre rzeczy tu nie zostały opisane do końca. I wow! Chyba przeszliśmy, demko. Oczywiście są tam jeszcze jakieś osiągnięcia, których, powiedzmy, nie mam porobionych, ale... Wygląda na to, że... Po prostu, no, wygraliśmy. Przygnęliśmy główny cel i tak dalej. Ciekawe, jak będzie potem więcej, jak już wyjdzie pełna wersja. Tak czy inaczej, no, świetne. Naprawdę świetne i... Chyba trzeba kliknąć main menu, bo nic się już nie dzieje. No więc cóż, w takim wypadku kończymy. Kończymy to spotkanie. Czy będzie tego więcej, czy nie? Się zobaczy. No ja z chęcią zobaczyłbym nowe karty, spróbował jakichś innych opcji, innych strategii. A jak mówię, się zobaczy. A na razie, po prostu dzięki wam wszystkim, no i trzymajcie się. Hej, hej.